Jak zachować się, kiedy urządli nas pszczoła? Jakie mogą być skutki takiego ukąszenia? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał nasz reporter. Są bardzo pracowite i pożyteczne, jednak czasem mogą urządlić. Mowa o pszczołach, których jad nierzadko może być niebezpieczny. Bywają przypadki, gdzie osoby po urządleniach mają wstrząs anafilaktyczny. To jest właśnie wstrząs, to jest uczulenie, tak? Wstrząs uczuleniowy, a więc dochodzi do zapaści, tak, oddechowo-krążeniowej. Mówi Ryszard Chodun z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Ważne jest, by miejsce urządlenia schłodzić. Schładzamy, aby właśnie ten obrzęk, ten rumień, który się pojawia, zminimalizować. Nie polecam przede wszystkim octu na tą ranę, tak, na to miejsce urządlenia. A czym różni się urządlenie pszczoły od urządlenia przez osę? Pszczoły mają, zostawiają żądło i to żądło jest cały czas w naszym organizmie, tak, wbite, a więc delikatnie z tej torebki jadowej ten jad jest, można powiedzieć, wpuszczany do organizmu. Zaś osy nie zostawiają żądła, więc urządlenie osy teoretycznie powinno być mniej i bolesne, i mniej odczuwalne dla tych osób, które są uczulone. Kiedy pszczoła zostawi swoje żądło, należy je umiejętnie usunąć. Trzeba je podważyć, nie ściskać za tą torebkę jadową, tylko właśnie unieść, podważyć to żądło i no tutaj trzeba zawsze, zwłaszcza u dzieci, tak, przejrzeć tą głowę, w którym miejscu jest to urządlenie, czy to żądło jest. Jeśli po urządleniu pszczoły towarzyszą nam na przykład zawroty głowy, ból brzucha, wymioty lub trudności z oddychaniem, może to zwiastować, że jesteśmy uczuleni na jad. W takim wypadku trzeba jak najszybciej udać się